Górki Zachodnie Bosmanat, Górki Zachodnie Bosmanat, a jak Morska TV prosi. Ale myślisz, że one teraz żerują na tym rybku właśnie na tym małym? Na rybku, no. To jest śliskie jak cholera, także tutaj uważajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, no pięć sztuk miałem. Tu się nic nie nagra, Julo! Trzecia, 20. Co my tu robimy? Cześć! Sam się zastanawiam. No nic, no. Słuchajcie, nie wiem, czy to widać. Wczoraj z Arka Kubale nagrywaliśmy cały dzień. Arek mówił, najgorsze w tych boleniach jest to, że trzeba rano wstać. Tak, to jest prawda. No ale no, wstaliśmy. To jedziemy. To jedziemy. Jesteśmy na miejscu. Górki Zachodnie. Bardzo spokojnie, zobaczcie, nie ma falowania, więc kto wie, jak będzie dzisiaj z rybą. Przed nami łowi Julo. Wędka 3 metry długości, ale tak jak rzucam, to ta moja dwumetrowa chyba tak samo jest dalekosiężna. Słuchajcie, jesteśmy tutaj od wschodu słońca, w zasadzie nawet przed. Jest z nami Julo i chyba 1-0 na razie dla Boleni, co? No Boleni wygrywają. Póki co, trochę spławów. Póki nic było widać. Teraz się uspokoiło, jak słoneczko już nam wyszło. Że zmienimy sobie bardziej miejsce, to poszukamy, to jeszcze nie jest powiedziane, że nie. Co prawda warunki mamy takie no średnie, trochę by się taka falka lekka przydała, ale powalczymy, zobaczymy. Jak jest fala, to jest ponoć lepiej, bo co, bo one nie widzą wtedy tej przynęty aż tak? Czy nie, nie o to chodzi, bardziej jak masz falę, możesz też kombinować z przynętami, chociażby wejść bardziej w błystki. No bo tak jak nie ma, to jednak woblery się typowo boleniowe się o wiele lepiej sprawdzają. Także to tak, wiesz, nie do końca, że jak jest fala, to jest lepiej, bo jednak można fajnie połowić w ciepłych godzinach dnia już przy kompletnej flaucie, więc tej zasady jakby takiej pewnej nie ma. No ale jednak coś jest, nie? Jak jest fala, to tak można się pobawić bardziej, można pozmieniać i te efekty jednak są lepsze. To są takie moje doświadczenia. Fajne okoliczności przyrody, w ogóle bardzo fajne miejsce. Z zaparkowaniem też jakoś problemu nie było. Gdzie jesteśmy? No jesteśmy na tak zwanych górkach zachodnich. Jeśli chodzi o Bolenie morskie, no to wszystko na wschód od portu w Gdańsku, no to to jest kolebka, że tak powiem, tego boleniowania morskiego. Mamy ujście Martwej, później dalej przecież przekop Wisły. Także te bolenie, jesteśmy na tych miejscówkach, gdzie one mają najbliżej ze słodkiej wody do tej naszej niewielkiej solanki, żeby wpłynąć. Miejsce jest naprawdę świetne, podjechać z zaparkowaniem tutaj, jeśli chodzi o górki, też nie ma problemu. Jest taki parking płatny na 23 rok, to jest 10 zł od godziny 9. Oczywiście wcześniej z Afriko. No i tutaj, gdzie my jesteśmy, mamy taki powiedzmy dziki parking z Afriko, więc też można sobie spokojnie zaparkować i połazić na plażę, biziutko, więc tylko wpadać i łapać. Okej, naprawdę przyjemnie tutaj. Tam mamy takie pale, właśnie do nich zmierzamy. W ogóle są jakieś strefy, gdzie tutaj nie wolno łowić? Znaczy, no wiadomo, że przy samych falochronach i tak dalej to odpada, no i przy samiutkim porcie już, nie? No i później dalej do ujścia Wisły, no tam mamy rezerwat, mamy tę medią łachę, mamy foki, no więc tam też odpada, a tak tutaj można szaleć po tych plażach. Tak wygląda wejście. Ile tutaj będzie? 100 metrów? Maksymalnie. No. 100 metrów. Tylko taki piaseczek jest, wiecie, taki plażowy, grząski. No ale sympatycznie. Pierwszy raz nad wodą to wędzisko Conger Sito Air. 69 gramów ciężar. 206-208 długości, trochę krótkie, muszę powiedzieć, 3,15 gramów wyrzutu, natomiast przy woblerach
No bardzo daleko lecą, bardzo daleko lecą. Fakt, mogłoby być trochę tam 10-15 cm dłuższe. Natomiast no to robi robotę, że to wędzisko jest bardzo takie lekkie. No i zasób mocy ma. A czym dzisiaj ty łowisz? Ja dziś westinem 3-metrowym. On jest na 10-30. Ja to głównie wiadomo, bo często zmieniam na bombardę, więc tak muszę być tak lekko uniwersalny. Ale jak najbardziej, już nie jednego wolenia ta wędka wyciągnęła, więc czymś takim sobie śmigam. Takie coś zdarza się w wodzie. Spadło ze statku chyba coś? No tak wygląda, albo jakaś część. No trudno powiedzieć, na co to jest. Dykta jakaś, nie? Taka połączona. No. Trudno powiedzieć skąd co, ale się zdarzają tutaj takie niespodzianki. Czyli trzeba uważać na przynęty? No, na przynęty i na siebie, tak? Patrzaj siebie, przynęty drogę! No, woleniowe potrafią kosztować. Jestem wiadomo, nie tylko woleniowe, ale niektóre fajne rękodzielnicze woblery. No potrafią. Dochodzimy do starego falochronu, jak to Julu mówi. Coś takiego. Przy samych tych polach radzę nie wchodzić, bo często jest taka głęboka woda przy tym. Co teraz robimy? Nie będziemy się przesuwać, jak to przy woleniach. Jak tak porównuję Jula wędzisko i jego zasięg, bo przypomnę, on ma 3-metrowe wędzisko, ja tylko 2, to zasięg jest podobny. Kurczę, czyli no to wędzisko, tak jak my byśmy sobie myśleli, że weźmiemy sobie dłuższe, 3-metrowe, 3-10 niektórzy mają, no i że mamy jakiś mega zasięg, to czasami chyba to jest złudne, ja myślę. Trzeba by było zrobić jakieś totalne testy. Myślę, że to jak wędzisko się ładuje, jak jest szybkie, to ma większy wpływ przy tych lekkich, notabene lekkich, bo one mają 12-15 gramów, te boleniowe woblerki. No ale one znowuż w locie są hamowane przez powietrze, nie? Więc tak to wygląda, jak wygląda. Ładnie tutaj, prześlicznie. Pierwszy raz jestem. Wydaje się takie dzikie to miejsce, natomiast tak jak widzicie, po samej plaży jest wydeptane na maksa, nie? I są też śmietniki. Co jakiś czas, zobaczcie, tam są koło Jula, tu. Czyli no, w Czasowicze tutaj też zaglądają z tego, by wynikało. Mamy taką paskę betonową i wydaje się, że tu jest głęboko. Kto wie, ile tutaj jest metrów. Trzeba byłoby się kajaczkiem tutaj przypłynąć. Zobaczcie, tam też jakiś wędkarz jest. Jakaś bareczka wychodzi właśnie. Trochę ślisko, ale ten falochron wydaje się idealny do łowienia. Także dajcie znać w komentarzu koniecznie, czy tutaj można łowić, to jest jedno, a po drugie, czy łowią, bo to, czy można łowić, to już koło brzegu żeśmy się też przejechali, że nie można łowić, a wszyscy na śledzie wchodzą normalnie na gwiazdobloki, co jest no niezbyt poważne. Tam na końcu mamy też takie gwiazdobloki. To jest ślisko jak cholera, także tutaj uważajcie, jakbyście kiedyś tutaj chcieli przyjść. Julo, co my robimy źle, że on nie chce nam brać, jak on tu jest? Co my robimy źle? No, wszystko raczej robimy dobrze, no, po prostu kwestia podania odpowiedniej przynęty, nie? Teraz. No ale ja już wszystko wypróbowałem. No, ja też próbuję wszystko i nawet nie ma, że tak powiem, zainteresowania. Mhm. A ten na rybę, który tutaj jest takiej wielkości 2-3 cm, tłuką to jak ale myślisz, że one teraz żerują na tym rybku właśnie? Na tym mam... rybku, no. Wcześniej mówiliśmy, że 1-0 dla boleni, to teraz ile? No myślę, że 9-0. Ale cały czas spławy są, co, nie? No, one cały czas tłuką, później się kręcą. Okej, jesteśmy na tej samej miejscówce, co byłem z Julo. Z tym, że kilka dni później, no i słuchajcie, ta sama godzina, 0 spławów. Próbuję obłowić tą paskę betonową. Daliście znać w komentarzach, że przy niej jest od 3 do 7 metrów, tak? Jakoś tak mówiliście. Może to jest prawda, faktycznie. Widzicie teraz ją za mną, tą opaskę. Natomiast sytuacja zgoła odmienna, nie ma żadnych spławów. Godzina 6. Przypomnę, myśmy z Julą łowiliśmy do 7.30 chyba.
na tym filmie, co macie. No i cały czas były spławy, spław za spławem. Wziąłem tym razem więcej takich przynęt, które robią hałas, takich obrotówek, wirujących ogonków, żeby właśnie skusić te sandacze, ale ich tutaj nie ma. Także zobaczcie, dzień do dnia nie jest równy, nie można mówić o jakiejś miejscówce, że jest po prostu rewelacyjna i że zawsze tutaj coś zrobimy. No wydaje mi się, że jest to złudne myślenie. 2 tygodnie temu to miałem 1, 2, 3, 4 małych, no 5 sztuk miałem w pół godziny. Kurde, no to takie... I nie było ich widać, jak teraz. Tylko zaczęli brać dopiero od 8. A! Przed 8, za 15, 8, 8, 8:05, 8:10, 8:15. Tak 5 minut następne i też nie było ich widać. Czemu Buleń ma tyle spławów, tyle tłucze, tylko nie w nasze przynęty? Czym to jest spowodowane? My podajemy mu złe przynęty. Myślę, że trochę za grubo jesteśmy. On tutaj, tu ewidentnie jest po prostu niewielki na rybek. Aha. Tegoroczny i on po prostu teraz na nim żeruje. Mhm. Nic, próbowałem jak najmniejszych przynęt boleniowych, które mam. Mi też nic. No ale z Belomą też było gorzej w tym roku, mam takie wrażenie. No i teraz pytanie, nie? Aha. Takie pytanie zadaję refulację. Dobra, to tyle. Cześć.